Od 3 czerwca ruszy projekt Zdrowe Życie. Ma on na celu poprawę jakości życia Polaków. Przez najbliższy rok w polskich miastach będą pojawiać się mobilne strefy zdrowia. Każdy z chętnych będzie mógł skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych podkreśliła, że prezydent od początku swojego urzędowania traktował kwestie zdrowotne priorytetowo. To jest projekt który ma na celu poprawę jakości życia Polaków. To jest projekt, który chcemy, aby zaangażował wszystkie polskie instytucje, siły, ale też każdego... Z Polaków do tego, aby dbać o zdrowie. Patronat nad projektem objął prezydent Rzeczypospolitej wraz z małżonką. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że kwestia dbałości o zdrowie wymaga ciągłego propagowania. Wyraził nadzieję, że dokona się rewolucja w myśleniu o swoim zdrowiu. Bardzo właśnie ważnym elementem jest spopularyzowanie tych programów przekonanie Polaków, że dbanie o własne zdrowie to nie jest tylko dbanie, które ma charakter. Reaktywny, czyli jak występuje problem zdrowotny, idziemy do lekarza, tylko dbanie o swoje zdrowie jest zagadnieniem zdecydowanie szerszym. Minister zdrowia dodał, że profilaktyka wpływa także na zmniejszenie ryzyka epidemicznego. Prezes NFZ Filip Nowak zaznaczył, że kluczem do bycia zdrowym są badania profilaktyczne. Musimy doprowadzić do tego, żeby Polacy chcieli się badać, chcieli korzystać właśnie z badań profilaktycznych, które Mogę powiedzieć, że z dużą skutecznością dają nam e, informacje o tym i też dają nam informacje o wczesnym wykrywaniu właśnie tych chorób które można na tym pierwszym etapie właśnie w sposób mniej inwazyjny leczyć. Dokładne szczegóły i założenia poznamy w najbliższy piątek. Projekt przygotowano przy współpracy czterech instytucji: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Narodowego Funduszu Zdrowia i grupy PZUS.